Witam w kolejnym odcinku podcastu Słowo w słowo. Dzisiaj moim gościem jest Maciej Studencki, znany tłumacz z języka angielskiego, polonista po Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W Poznaniu. Będziemy dzisiaj troszkę rozmawiali o pracy tłumacza, o tłumaczeniach, czy praca tłumacza jest niedoceniana i o innych Rzeczach. Powiedz mi, czy zawsze chciałeś być tłumaczem? Wiedziałeś, że to jest Twoje powołanie? Czy to się jakoś tak zjawiło nagle? Nie, to nie było. To znaczy inaczej. Jak już zacząłem to robić, to tak, zorientowałem się, że to jest właśnie to, co chciałbym robić. Natomiast nie, nie było tak, żebym nie wymarzył o tłumaczeniu, żebym znał się na tłumaczeniu. W... Właściwie to kończąc polonistykę, wiedziałem tylko jedno, że, że na pewno nie chcę być nauczycielem. Um, A byłbyś świetnym nauczycielem. O, sporo osób mi tak mówi, ale miałem praktyki w podstawówce, potem w liceum i nie wyszło to dobrze. Nie, nie, nie. Na pewno nie nauczyciel. Natomiast no, wtedy nie było. W, jak kończyłem studia w 1995 roku, to po prostu nie było innych możliwości, więc mam dyplom z prawem do nauczania, ale nie. Nie korzystam z tego prawa. Natomiast y, zaraz po studiach, praktycznie jakoś tak chyba rok później, dostałem się do pracy w reklamie jako copywriter. I właściwie, jako copywriter, przepracowałem kilkanaście następnych lat. Y, aż mnie dopadło to, co copywriterów niestety dopada, zwłaszcza po kilkunastu latach pracy, z przerwami, czyli wypalenie zawodowe. I to się jakoś zbiegło. No, prawdopodobnie miało to wpływ na to, że y, ubyło mi znacząca większość klientów. No, i, i musiałem się zająć czymś innym, a w międzyczasie zrobiłem kursy Cambridge, językowe, właśnie z języka angielskiego. I no, i okazało się, że coś by warto zrobić z tymi, z tymi kursami, a jeszcze w międzyczasie zacząłem takie próbki własnego pisania. No, i przyszło mi do głowy, że w sumie, dlaczego nie, skoro coraz więcej czytam po angielsku, coraz więcej rozumiem. Poziom Advanced, potem Proficiency, to może, może właśnie zająć się tłumaczeniami, ale to dość długo trwało, zanim przeszedłem od fazy chciałbym to robić, do fazy będę to robił. Czyli to nie tak, że od początku zaraz po studiach byłeś tłumaczem, tylko gdzieś to przyszło dopiero później z czasem, tak? Dopiero później w dopiero później, tak, z czasem, przy czym jeszcze. Muszę powiedzieć, że to przyszło późno, bo ja zacząłem tłumaczyć dopiero około 40. Także mam duże opóźnienie w stosunku do koleżanek i kolegów, chociażby ze stowarzyszenia. W większo większości z nich w każdym razie, ale uparcie staram się nadrobić te, te różnice. A pamiętasz pierwszą książkę albo pierwszy dłuższy tekst, który przetłumaczyłeś? Nie taki typowo wiesz, na studiach, że gdzieś tam miałeś nie wiem, jedną stronę do przetłumaczenia, tylko. To było na studiach, ale to nie była jedna strona. Mieliśmy na drugim albo trzecim roku zresztą u profesora Piotra Śliwińskiego. Serdecznie pozdrawiam pana profesora. Do wyboru na przykład tłumaczenie tekstu. Ja byłem dość leniwym człowiekiem i uznałem, że zamiast pisać coś swojego w ramach pracy zaliczeniowej, no to wezmę, wezmę tekst, który już jest, tylko że po angielsku. I spróbuję go przetłumaczyć w ramach pracy zaliczeniowej. Przyniosłem pierwszą wersję tego przekładu i zostałem, dostałem go z powrotem z, takim, z, takim, z taką uwagą, jakby no, pan profesor bardzo się starał, żeby mnie nie urazić, ale wyraźnie powiedział, że, że to wymaga poprawki. Poszedłem do znajomej anglistki, która akurat przygotowywała się do wyjścia, ale przyszła jej koleżanka. I ta koleżanka przejrzała ze mną ten przekład, wzięła oryginał, wzięła przekład. Zaczęła mi dość dobitnie pokazywać, co gdzie jest źle, co gdzie jest niedostatecznie, niewłaściwie. Poprawiłem to, zaliczyłem, zaliczyłem tę te, te pracę jako pracę roczną, a ta koleżanka no, jest obecnie od prawie 30 lat moją żoną. I taka to historia z pierwszym, dłuższym, przekładanym tekstem. To tak romantycznie. To była jakaś, jakaś powieść romantyczna? To był jakiś fragment romantyczny? Nie, to był artykuł z London Review of Books. Jeden z pierwszych artykułów o, o hipertekście, czyli jeszcze wtedy internet był w powijakach, ale chodziło o, właśnie o to, co się dzieje z tekstem, kiedy wpuścimy go do komputera, czy też właśnie do ówczesnej wersji internetu. Chodziło o to, że ten tekst, nie musi mieć struktury jakiejś, no powiedzmy, linearnej, czyli od początku do końca, mniej lub bardziej, tylko ma strukturę takiej sieci. To właśnie na tym polega, no jakby od strony filologicznej hipertekst, że, że, że możemy klikać w linki i przenosić się w dowolnym, czy no prawie dowolnym momencie z tekstu do tekstu i to ma różne konsekwencje. I o tym był ten tekst i no, wtedy jeszcze sobie nie wyobrażałem, jak to będzie wyglądało za 20 czy 30 lat z tym, co teraz mamy do dyspozycji, z internetem i ze wszystkimi możliwościami, zagrożeniami i tak dalej. A jaka była pierwsza książka, którą w całości przetłumaczyłeś? Pierwsza książka to był. To była książka o Stevie Jobsie. Biograficzna, ale nie do końca, bo po, to była książka. Którą, który, której polski tytuł brzmi Gdzie pada jabłko? Zresztą, zresztą kolektywnie wtedy ten tytuł wymyślony przez y, całą moją rodzinę, mm -hmm. i ma podtytuł Aj przewodnik dla nowej generacji. Y, jest to książka autorstwa y, człowieka, który przez wiele lat był y, szefem nie pamiętam teraz angielskiego skrótu ale generalnie szefem działu kadr w Apple u. i y, to, co zapamiętał z metod pracy Steve'a Jobsa i, i z jego przeróżnych decyzji, opisał w tej książce. Ona nie jest gruba, ale trzeba przyznać, że pojawiła się na rynku w idealnym momencie, ponieważ ja wiem, że to strasznie zabrzmi, ale to tuż przed śmiercią Steve'a Jobsa. Mhm. Właściwie, z tego co pamiętam, w, w odstępie kilku tygodni. Um, I przy okazji skorzystała z tego, że. Um, Przepraszam, nie, nie książka skorzystała, wydawnictwo skorzystało z tego, że mm, miała się pojawić biografia Jobsa, Piura Waltera Isaacsona. Całostronicowe ogłoszenia w gazetach. A to jest ta, ta gruba, Ta, ta obrywa, gruba biało-czarna, tak, dokładnie. Całostronicowe ogłoszenia w gazetach ją reklamowały tego Isaacsona, i ten mój pierwszy przekład pojawił się w księgarniach dwa czy trzy tygodnie przed Isaacsonem. I podejrzewam, że to mogło, to mogło się przyczynić do, mam nadzieję, dobrej sprzedaży. A ile książek przetłumaczyłeś? Mm, liczyłem ostatnio 50 parę, od 2010 czy 2011 roku. To wychodzą trzy, 4 książki rocznie? Mm, około. Nawet 5. Około, około, tak, około 5 książek. No to zależy, bo z jednej strony mamy, mm, tak jak tutaj stoi, na przykład yy, książki, powieści o Cassidy Blake, Victoria Schwab, które są dość Proste, krótkie i, i, i idą błyskawicznie. To jest, nie wiem, półtora miesiąca chyba pracy. A z drugiej strony mamy tam w koszyku głębiej, mam, <grym> mamy trylogię Dewabadu, gdzie każda książka jest, jeżeli dobrze pamiętam, o 100 stron grubsza od poprzedniej. Tak. I ostatni tom, e, Imperium Złota, tłumaczyłem. W sumie ze sczytywaniem samemu po sobie, czyli od momentu, kiedy zacząłem tłumaczyć, do momentu, kiedy wysłałem przekład do wydawnictwa, bodajże, około 4 miesięcy, niecałe 4 miesiące. No i tak to wygląda. Tak to wygląda, że są, są książki, które się tłumaczy prościej, są takie, które się tłumaczy dłużej. Tu też leży pierwszy tom tetralogii Saby Tahir, Ember in the Ashes, czyli z popiołów zrodzi się ogień w moim przekładzie, bo to miał również. Imperium Ognia był, było tak. poprzednim tytułem, prawda? Poprzedniego przekładu. W tej książce musiałem podjąć w, przy tu, przekładzie pierwszego tomu sporo decyzji dotyczących nazewnictwa, nazw, yy, właściwie imion może nie, no ale nazw. W, w poprzednim przekładzie były maski, yy, u mnie to są zamaskowani. Przez to trochę dłużej to trwa. To może nie jest aż jakieś gigantyczne, nie są to jakieś gigantyczne tygodnie, ale zawsze, zawsze trwa to dłużej. Biorąc... Do, na warsztat drugi tom, tłumacz, czy tłumaczka ma już prościej? No bo już to jest to samo uniwersum. Wiemy, w czym się poruszamy, wiemy, jak, jak pisać które, którą osobę, który głos. I. i i właściwie właśnie no, kupę decyzji już mamy za sobą. A możesz nam zdradzić, czy trzeci tom już przetłumaczyłeś, czy jeszcze nie? Nie, jeszcze nie przetłumaczyłem, ale to jest dobry trop, bo myślę, że niedługo będę kończył. I co więcej, ponieważ po, poprzednia edycja poprzednich przekładów zakończyła się na trzecim tomie. No, to chyba mogę powiedzieć, że na pewno ta edycja będzie obejmowała wszystkie czwarte, wszystkie cztery Super. tomy. Super, tak bo zim. ja właśnie czekam na to, żeby była cała wydana, przetłumaczona, żeby się Aha. zabrać, dopiero by się. Okay. E, żebym nie zgubiła wątku. Bo tak, tak. To się I zresztą, zresztą najprawdopodobniej zaraz po. Zaraz po tomie trzecim biorę się za czwarty, także Super. to. Ale to już, kiedy to wyjdzie dokładnie, to już tylko wydawnictwo wie Tak, i tak, no na pewno. Nie wchodzę w kompetencje. Mhm. A powiedz mi, czy zdarzyło ci się odmówić tłumaczenia jakiejś książki, bo ci się historia totalnie nie podobała? Uważasz, że styl autora, uważałeś, że styl, styl autora jest nie dla ciebie. No, czy nie było takiej sytuacji? Nie, jakoś, jakoś tak nie mam, nie mam takich, yy, takich decyzji za sobą. Może też dlatego, że wydawnictwa wiedzą, co mi proponować, co mi podejdzie. Nie, żeby to były zawsze, zawsze takie same na jedno opowieści, no bo z jednej strony mamy, mamy właśnie Dewabat, Bliski Wschód, z drugiej strony Żelazną Wdowę, która jest na Dalekim Wschodzie, czy przynajmniej w takim uniwersum. Z trzeciej strony Właśnie tetralogię traogie która się dzieje w jakimś świecie rzymskim, starożytnym, i tak dalej, i tak dalej. No, nie, nie to wszystko, każda, każda z tych autorek ma własny styl. Czy też os osób autorskich ma własny styl, własny, mm, no, własne, własną specyfikę i... Myślę że, myślę, że jakoś to, jakoś to idzie. No, żadna z nich nie jest jakaś na tyle, nie wiem, kłopotliwa, żebym, żebym miał, miał, miał się nie zdecydować. Natomiast jeżeli chodzi, bo swego czasu, może tak, yy, nie, nie odmawiałem przekładów, natomiast swego czasu pisałem również recenzje wewnętrzne, czyli dostawałem oryginał książki, czytałem ją i wydawałem opinię dla wydawnictwa, czy... Jakie są plusy, jakie są minusy, czy to się sprzeda, czy to się nie sprzeda. I muszę powiedzieć, że w pewnym momencie, jak już trochę tych recenzji wewnętrznych było, popatrzyłem na recenzje pozytywne, czyli fajnie można wydawać, można, no, można tłumaczyć, można wydawać. Niekiedy nawet były to recenzje z uwagą, sam bym to chętnie przełożył. To tych pozytywnych była jedna czwarta, no z drugiej strony negatywnych były trzy czwarte, czyli no, no, można powiedzieć, gdybym miał, gdybym dostał propozycję, to mocno bym się zastanowił. Mhm. Nawet nie, nie robiąc recenzji wewnętrznej wcześniej. A jakie książki najbardziej lubisz tłumaczyć? Najbardziej lubisz. To jest trudne pytanie, bo hmm, chyba jednak bardziej beletrystykę, ale najbardziej lubię tłumaczyć takie książki, które stawiają mi jakieś wyzwanie. E, właśnie w, w kwestii nazewnictwa, w kwestii e, decyzji, czy. Dana nazwa będzie znacząca, no to można wyczytać, prawda, czy będzie znacząca, czy nie będzie, ale czy jak ją tłumaczyć, czy, czy jednak nie zastanowić się nad, nad pozostawieniem. W książce, która tu stoi, Młody Mungo, jest cała gwara szkocka, język Scots, szkocki-angielski. Tutaj to dość długo trwało, żeby, żeby się. Żeby podjąć decyzję, jak przełożyć ten skoc, a i tak chyba nie do końca się udało, bo mnóstwo ludzi pisze w recenzjach, że świetnie oddałem prymitywny język klasy robotniczej, a to nie do końca tak. To znaczy, owszem, ci ludzie z, powiedzmy z klasy robotniczej mówią w języku skoc, ale po pierwsze nie oni, nie tylko oni. A po drugie, tu jednak chodzi o gwarę. No, może dlatego, że, że akurat ja podjąłem decyzję, żeby tu żadnych gwarowych, konkretnych elementów pospolskich gwar nie, nie używać. No tak czy inaczej, to jest, jest to przetłumaczone w ten sposób. Jest, było to wyzwaniem. Uważam, że dość dużym, nie wiem czy nie największym takim spośród tych, które, które dotychczas miałem. No ale na ogół recenzje były pozytywne. Mam nadzieję, że. Przynajmniej, przynajmniej te, które, które do mnie dotarły, i te, które rzeczowo traktowały. Właśnie, wyjąłeś mi to pytanie z ust, dlatego że ja chciałam Cię zapytać o tego młodego Mugu, bo Pamiętam, że pisaliśmy o tym, że było to dla Ciebie wyzwanie, żeby jednak w jakiś sposób tą gwarę przełożyć. Wydaje mi się, że kwestia tych recenzji, tego, co tam pisali w tych recenzjach, to jest raczej niewiedza czytelników, bo ja też bym sobie z tego nie zdawała sprawy. Nie mam doświadczenia takiego i też. Bardzo możliwe, że użyłabym takich słów, nie wiedząc, że to nie o to dokładnie chodziło. No rozumiem, rozumiem. Tylko to też może wynikać, nie mówię, że w tym przypadku, ale w niektórych, u niektórych czytelników trochę z niedokładnego odczytania, bo są, są tam sceny, w których Mungo rozmawia z siostrą, z Jody przede wszystkim, i mówi o tym, że. Właśnie nauczyciele nie, nie życzą sobie, żeby, żeby on w ten sposób mówił, czy też koledzy, są tam sceny, w których, w których, tak. w których ci młodociani gangsterzy e, z gangu brata Monga nie mówią tak jak, 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 jak cała reszta i od razu są piętnowani, więc to jest jakby... Tam akurat w, w dialogu bodaj Munga i, i Czody się pojawia pojawia ta kwestia właśnie, że to jest szkockie, nasze, tutejsze, mhm. i, a nie ogólno, ogólnoangielskie, tak to nazwijmy. Więc, ale dobrze, no, mówię, nie, nie, nie każdy musi nie każdy to musi tak zauważyć. No, tłumacz jest najbardziej chyba uważnym czytelnikiem oryginału, więc. Chyba na pewno, chyba razem z redaktorem to są takie dwie osoby, które tą książkę to muszą. Milion razy przeczytać, pod każdym kątem spojrzeć, zobaczyć, czy coś nie będzie potem istotne w kolejnych książkach. Jest, jest to na pewno wymagające. Tak, no. W, zdarza się, że tłumacz potrafi, czy tłumaczka potrafi znaleźć w oryginale y, jakiś. czasami jest to błąd, czasami jest to tylko niekonsekwencja lekka, y, które. Poprawia czasami nawet bez angażowania w to autorki lub autora, bo, bo to są rzeczy, które można bez, bezboleśnie kompletnie, kompletnie poprawić. W jednej, w, już nie pamiętam, w której powieści bohaterowie rozmawiają w, zajeżdżają samochodem na parking, gaszą silnik i rozmawiają przez kilka stron, po czym przed opuszczeniem samochodu znowu gaszą silnik. A w międzyczasie go nie zapalali. Aha. Ale to jest drobiazg, prawda? No, wystarczy to no, usunąć i, 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 i śladu nie będzie. No ale no, zdarzają się, takie, zdarzają się takie, takie rzeczy i trzeba to też umieć wychwycić i być czujnym, krótko mówiąc. A powiedz mi, jak się czujesz z tym, jak ktoś mówi, że książka jest źle przetłumaczona, a tej książki nie czytał w oryginale? Bo mm, nie, jest to... sporo takich opinii. Mm, mm, rozumiem. Yy, no więc... Rozumiem takie, takie, takie osoby, bo y, mamy praktycznie rzecz biorąc cztery możliwości. Mamy kiepski oryginał i kiepski przekład. Może być bardzo wierny, ale przez to, że oryginał jest kiepski, przekład też będzie kiepski. OK, powiedzmy, że w tym momencie tłumacz lub tłumaczka może zwalić na, na osobę autorską. Y, możemy mieć dobry oryginał i kiepski przekład. Niestety też się zdarza. No tutaj tłumacz powinien czy tłumaczka powinni się uderzyć w piersi i, i przyznać, jeżeli faktycznie, faktycznie do tego dojdzie, ale sam już sama, sama kiepska jakość przekładu prowokuje do, do szukania, do, do porównywania, no do właśnie do, do poszukiwań takich czytelniczych, może trochę bardziej zaawansowanych niż samo przeczytanie, przeczytanie książki. I, i powiedzenie nie nie to jest kiepski przekład. to będzie po prostu kiepski tekst mhm. no i pozostałe dwie możliwości są w zasadzie pozytywne bo może być kiepski oryginał i, i dobry przykład kiedy tłumacz lub tłumaczka poprawiali po autorze napisali barwniej kwieciściej lepiej e, nadrabiając jakieś ewentualne braki I to będzie mało wierny przekład ale będzie się to dobrze czytało to już pozostawiam ocenie czytelniczek i czytelników czy to jest Dobry przykład czy zły? No i ostatnia, ostatnia możliwość jest oczywiście najlepsza. Mamy dobry oryginał i świetny przekład tego oryginału. Nikt się nie powinien czepiać. <grych> także, także jeżeli ktoś mi mówi, że to jest kiepski przekład, to ja y, zwykle nie, nie polemizuję, bo to będzie kwestia gustu. Dla kogoś, dla kogoś słabości oryginału mogą, mogą być słabo słabościami przekładu. Na przykład, mnóstwo osób w przypadku powieści Wiktorii Szłab twierdzi, że ta książka mogłaby być krótsza o 100 stron, o 150, o 200. A to, że Wiktoria tak długo się rozpędza, mają, ma długą ekspozycję, a no. potem czasami wydarzenia następują dużo szybciej, to jest jej cecha, no nie, nie, nie powiem osobista, ale to jest cecha jej pisania i powieści. Ona tak to, tak to konstruuje, gdyby. Podejrzewam, że gdyby skrócić tę te, te powieść o te, o te strony, właściwie to które strony? Ja bardzo proszę, OK, ma być krótsza, wybierzcie, o które strony skracamy, o które części, o które rozdziały, to by się okazało, że chwileczkę, ale dobra, to oni tu robią to, ale dlaczego? A tam stało się to, ale z jakiej racji, i tak dalej, i tak dalej. Więc to wszystko ma sens i ma rację bytu, o tak bym to powiedział. Więc. Zwykle, zwykle, gdy kto, jeżeli ktoś mówi, że to jest kiepski przekład, to ja najchętniej bym się dowiedział, dlaczego to jest kiepski przekład, co konkretnie ta osoba zarzuca, i wtedy jestem w stanie się wytłumaczyć. I od razu mówię, ja nie jestem osobą, która, e, która jeżeli coś rzeczywiście schroniła, będzie się tego wypierała. E, wręcz przeciwnie, tłumaczyłem kiedyś taką książkę El Clasico o e, współzawodnictwie Barcelony i Realu, i tam popełniłem kilka błędów rzeczowych wynikających z no, niedostatecznej znajomości materiału, powiedzmy. Wydawało mi się, że znam się trochę na piłce nożnej, a przynajmniej na tyle, żeby to tłumaczyć. No i niestety przemknęło się tam kilka rzeczy, które wynikały właśnie z tego, że jednak nie znałem się tak bardzo. Zwróciła mi na to uwagę jakaś osoba, przepraszam, nie jakaś osoba, czytelniczka na Lubimy Czytać. Yy, kontynuowaliśmy potem te, te kwestie, tych błędów w wiadomościach prywatnych. Przeczytałem, złapałem się za głowę, Odpisałem absolutna racja, bardzo dziękuję, będę musiał bardziej uważać w takich sytuacjach, sprawdzać, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego ja owszem, ja nie, nie, będę, nie będę twierdził, że, że ocena o kiepski przekład to jest, to jest jakaś plama na honorze, czy, czy jakaś jakieś, jakaś napaść osobista na mnie, tylko będę się starał dowiedzieć, dlaczego, dlaczego mhm. dana osoba tak. Tak to oceniła. Natomiast jeżeli ktoś napisze ogólnie, o mi się nie podobało, to ja w ogóle nie dyskutuję. O gustach nie dyskutuję się. No może ktoś ma inne, inne, inną potrzebę innego tempa narracji, innych, innych realiów, nie wiem, no przecież... To samo jest z Dewabadem. To są bardzo długie powieści, które się potrafią bardzo długo rozkręcać, prawda? I yy, mnóstwo szczegółów, mnóstwo yy, tego tworzenia, well-buildingu, tak, tworzenia świata, i jest sporo osób, które, które twierdzą: No, wreszcie zmęczyłem, bo takie to długie, strasznie i ciężkie. I, i Jeszcze, orany i dopiero na końcu zauważyłem, zauważyłam, że na końcu jest słowniczek. I, a jest, a jest tak, i, i sporo rzeczy jest tam wytłumaczonych. Ale tak jak mówię. Nie, nie neguję, nie neguję takich opinii. Dopóki są opiniami, a nie na przykład stwierdzeniami jakichś nieprawdziwych faktów. Nie twierdzę, że takie były, no ale mhm. różnie bywa. A jako pisarz i jako tłumacz jesteś większym fanem takiego wiernego przekładu, czy jednak dopracowywania rzeczy, których nie zauważył autor. Zdecydowanie tego drugiego, bo y, ja, biorę, ja biorę odpowiedzialność za to przed polskim czytelnikiem, za to jak będzie wyglądał przekład. I y, jestem przekonany, że no znaczy, dobra, cofnijmy się pół kroku. Y, są bardzo różni autorzy, autorki, osoby autorskie. Y, są osoby, do których, y, z którymi kontakt jest utrudniony, chociażby przez samą sam sznureczek pośredników. Ja piszę do wydawnictwa, wydawnictwo do agenta, agent do czy, czy do subagenta, subagent do agenta danej osoby autorskiej i jeszcze to wędruje, także mamy chyba trzy czy cztery ogniwa pomiędzy tego kontaktu. Więc zanim ja dostanę odpowiedź, jeżeli za, zakładając, że w ogóle mój mail zostanie zacytowany in extenso, a nie skrócony, streszczony mhm. i tak dalej, to mija strasznie dużo czasu i, i zdarzyło się raz, że. Że odpowiedzi na, na moje pytania przyszły pół roku po publikacji książki, co już nie miało najmniejszego sensu, ale to było dawno. Ja jestem absolutnie zwolennikiem i kontaktu z autorem lub autorką, i poprawiania, i jeżeli jest taka potrzeba, i możliwość kontaktowania się właśnie w tej sprawie. Nie zawsze są, jest taka potrzeba, bo co ja będę zawracał głowę komuś, że, 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 że nie zgasił tego silnika. Yy, prawda? To jeżeli coś można zrobić bezboleśnie. A jeżeli, jeżeli jest coś no nie wiem, grubie przekłamane, no to jednak staram się, staram się pisać. Nie zawsze jest, jest taka możliwość, bo nie każdy autor jest chętny, żeby podawać prywatnego maila, czy chociażby do bezpośredniego asystenta lub asystentki, ale, ale no, bywają takie możliwości, staram się korzystać, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Także, także tak, uważam, uważam żeby, żeby to poprawiać. Tłumacz, tłumaczka jest zawsze między młotem a kowadłem, między, między oryginałem, a tak jak mówię, odpowiedzialnością wobec polskiego czytelnika lub czytelniczki, ja stoję absolutnie na na stanowisku, że tego nie, nie, nie powinno się tak zostawiać, nawet jeżeli, jeżeli ktokolwiek mówi, no przecież tak jest w oryginale, co ja będę tutaj poprawiał albo poprawiała, nie, no, no, to nie jest mój. Mój, mój sposób funkcjonowania, mój sposób tłumaczenia. A powiedz mi, jaki masz stosunek na przykład do starszych przykładów? Mówię tutaj o książkach, klasykach literatury, które teraz na nowo są tłumaczone. Jak na przykład czujesz się z tym, że bracia Karamazow. Mm, z wydania MG, które cały czas jest dodrukowywane, cały czas na nowo jest drukowane. Tam jest przekład, w którym jest zmienione zakończenie przez tłumaczkę. To jest bardzo już zresztą stare znam, tłumaczenie. Znam sprawę, tak, tak. tak, a jest też tłumaczenie dostępne przez Wydawnictwo Znak Wydane, gdzie mamy już pełny dobrze przytłumaczonych mhm, braci Karamazów. No to jest to, o czym wspomniałaś właśnie, że ten przekład z roku nie pamiętam, tysiąc, 1905 bodajże tak. Barbary Bopre, czy gdzieś z tych okolic, mogę, mogę się mylić w tej dacie, to jest najlepszy dowód na to, że, że nowe przekłady yy, klasyków są potrzebne, bo yy, nuż właśnie się okazuje, że, że jest to przekład z przekładu, tak jak z Anioł z Zielonego Wzgórza, mm -hmm. prawda? Yy, albo jest to, jest to przekład, w którym tłumacz albo tłumaczka ówcześni, którzy w zasadzie nie mieli żadnych jak to powiedzieć, podstaw, czasami formalnych, no, nie, nie, nie chodzi mi o żaden dyplom, ale, ale o, o, o jednak o znajomość trochę rzemiosła, którzy robili to dla, czasami na zasadzie hobbystycznej. Tacy ludzie no, nie widzieli nic, nic zdrożnego, ani nic, ża, ani nic problematycznego w tym, że właśnie, tak jak mówisz, wycinają niektóre rozdziały, zmieniają zakończenie. Och, tu by się przydał happy end, robimy happy end. I wydajemy pod tytułem, który będzie. Idealnie odzwierciedlał oryginał. No, no co no? Spolszczenie, tak? No, u nas musi być tak. Tak, to wymaga, wymaga, wymaga kolejnych przekładów. Szekspira się przekłada co ile? Co 15 lat? Co, co, co 10. Teraz zresztą mamy znakomite tutaj w Warszawie, znakomity projekt repozytorium szekspirowskiego. Mamy do XIX wieku polskie przekłady Szekspira, o ile się orientuje, chyba wszystkie w sieci. Hmm, znakomici fachowcy się tym zajmują z, tutaj z uniwersytet Uniwersytetu Warszawskiego. Będzie, z tego co wiem, w, w trakcie jest, jest tworzenie repozytorium przekładów dwudziestowiecznych. Hmm. To wszystko wskazuje, wskazuje na to, że te przekłady klasyków są potrzebne, są konieczne. Nowe pokolenia, no chociażby, chociażby weźmie pod uwagę taką kwestię jak lektury. Kto zrozumie. Przekład Paszkowskiego albo starszy. Będą z tym duże trudności. Tak. Znaczenie słów się zmienia. Osoba, która to czyta, młoda, powiedzmy, nastoletnia, będzie miała kłopot ze zrozumieniem przekładu 19, załóżmy z początku XIX wieku, bo po prostu jest to język dla takiej osoby w sporej mierze, nie, 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 nie w całości tak jak załóżmy polszczyzna średniowieczna. Um, ale niezrozumiały. Niezrozumiały, i będzie to będzie Trudno. Ja może, może jeszcze inaczej nawiążę, bo tak jak znajomi poloniści, tak, tak, jak, tak jak powiedzieliśmy na początku, jak kończyłem polonistykę, mnóstwo znajomych z roku jest nauczycielami, nauczycielkami języka polskiego i na przykład spotykam się z taką, z taką opinią, że jeżeli mamy na liście lektur Bogu Rodzice, to całą jedną lekcję zajmuje tłumaczenie, o czym to właściwie jest, a dopiero potem można... Można to jakoś interpretować, coś, coś wejść głębiej w, w, w teologię, i tak dalej. Więc wiadomo, że z XIX wiek jest dużo bliżej niż średniowiecze, więc to tłumaczenie nie będzie tyle zajmowało, ale jednak, jednak się zdarzają. Są, są, zdarzają się słowa czy, czy znaczenia tych słów, które się pozmieniały. I tak jak mamy wydania Benowskie Biblioteki Narodowej no to można sobie porównać, ile na stronie mamy tekstu, a ile mamy przypisów. Tak. No. no i chociażby dlatego trzeba, trzeba, to inaczej, trzeba to inaczej przekładać. Trzeba znajdować nowe rozwiązania bardziej dostępne współczesnym czytelnikom. Ja tak poza tym powiem, że ja grałam w takich szkolnym teatrze. Mhm. I grałam z dziadów tą drugą, tego średniego ducha. Z czwartej części dziadów, tą mhm. dziewczynkę, tą mhm. zoszkę. I ja grając ją, mając, nie wiem, w szóstej klasie no dwa i dlatego jest średnim duchem. Ja myślałam, ca... ja, ja cytowałam Nor Mickiewicza, mówiłam o tym, że e, 19 przeigrawszy wiosen umarłam, nie znając troski ani prawdziwego szczęścia. Ja nie wiedziałam, o co w tym chodzi. Ja myślałam, że po prostu ona umarła. I dlatego jest średnim duchem. I ja myślałam, że jak ja umrę też taka młoda, to też od razu będę średnim duchem. I ja tego nie rozumiałam, bo nikt mi tego nie wytłumaczył tak, tak jak to by było potrzebne. A po prostu pamiętam to, to moją taką dziecięcą, takie dziecięce niezrozumienie tego w ogóle tematu. I pamiętam, że mi tego brakowało i tego też mi brakowało w Szekspirze, jak omawialiśmy. Bo też nie rozumiałam niektórych rzeczy. No, a który przykład Szekspira? Nie wiem, no, jaki był najbardziej popularny wtedy. Słomczyński mógł być? Pewnie tak, bo na pewno to nie był Barańczak. Mm -hmm. Barańczak teraz też wiem, że tłumaczył. Ale też pamiętam, że Słomczyński kupiłam... Słomczyński albo jakiś starszy mógł być. Paszkowski albo... Możliwe, że Paszkowski, bo mi się to nazwisko no, obija. No. więc bardzo Możliwe, możliwe to, on... no, to jest XIX wiek. Więc... No właśnie, a no, ja byłam dzieckiem. No, umówmy się, teraz mogę sobie czytać takie przykłady. Ale pamiętam, że w ogóle kupiłam sobie przykład Barańczaka. Też mm -hmm. Szekspira. Mm -hmm. I mi napisało dużo osób, że nie jest dobry. Ja nie jestem krytykiem przykładu, natomiast jako osoba wykształcona w Poznaniu, no mam, jeżeli można to tak nazwać, mam krasza na Barańczaka. <laughs> nie, nie, no, nie, nie przesadzajmy, ale, ale w pewien sposób czuję się związany z tą, z tą szkołą przekładu, którą on reprezentuje, W tym sensie, że mm, uważam, że czasami dopisanie czegoś autorowi, autorce jest uprawnione. Jeżeli to w danej sytuacji ułatwi lekturę polskiemu, polskiemu czytelnikowi. Mam nadzieję, że mnie za to nikt nie zlinczuje. No, na, na ogół moje przekłady czyta się dobrze, ale to też nie, nie dopisanie na zasadzie czegoś, co by nie padło w książce, tylko jakby wyjaśnienie, wyklarowanie tego, co, co być może autor, autorka oryginału pominęli. W sensie skrótu myślowego, w sensie, w sensie może. Może większej zwięzłości, dla której ja w przekładzie nie widzę miejsca, mhm. ale to już jest, to się zdarza rzadko i, i, i to nie jest tak, że, że roz, rozdymam tekst przekładu w stosunku do oryginału o, o kompletnie niepotrzebne fragmenty, bo tak, tak nie robię. Mhm. A jeszcze tak dopytam, bo pojawiało się tutaj wielokrotnie hasło osoby autorskie. Jak się czujesz z tym, że teraz trochę ten język jest bardziej inkluzywny? Zmienia się, mamy nowe zaimki, mamy powieści, w których te zaimki są stosowane, faktycznie nie takie, z którymi jesteśmy zaznajomieni, czyli ona, ona jej, on jego. Jako tłumacz, jak na to patrzysz? Czy cieszy Cię to, w jaką stronę to idzie? Czy ja wiem, to, je, to trudno powiedzieć o cieszeniu się. To znaczy, ja absolutnie akceptuję to, że takie rzeczy się dzieją, bo język się rozwija. Język idzie za. za rzecz, stara się nadążać za rzeczywistością. Jeżeli ktoś twierdzi, że ta rzeczywistość jest inna i ten język, taka zmiana w języku jest niepotrzebna, no to nie wiem, No myślę, że może powinien, może powinien przejść jakiś, no przesadzam kurs doszkalający, ale może powinien spojrzeć trochę szerzej, no bo, bo to bardzo często się zdarza, że, że, że ta rzeczywistość taką osobę dopada i no mówię, można się nie zgadzać z rzeczywistością, ale, ale to, to jest podstawa tak, jak jeżeli fakty się nie zgadzają, tym gorzej dla faktów, prawda? Mhm. To no nie można tak na dłuższą metę. No. Trudno jest tak na dłuższą metę i, i, i zwykle się to jakoś niefajnie kończy dla, dla osoby, która tak która tak twierdzi, ale kto wie, może, może ja też z wiekiem przestanę pewne rzeczy nie wiem, akceptować. Na razie, na razie uważam, że, uważam, że to jest, to jest część języka, którą, którą trzeba ogarniać. w, Nie wiem, jest tu gdzieś Galant? Jest. jest. W, no właśnie w nie widać. No W Galancie na przykład mieliśmy taką, taką sytuację z cieniami, z tymi z cieniami, czyli ze sługami tego. Ja przepraszam, spojluję w tej chwili osobom, które nie czytały głównego czarnego charakteru. W oryginale one są, jedno, jedno z nich jest, to jest mężczyzna, czy, czy właśnie Hihim. Drugie, drugie kobieta she, her, a trzecie jest they them. Mhm. Trzecie z nich. I długo, dłuższą chwilę się męczy, męczyłem, to źle powiedziałem, zastanawiałem, jak do tego podejść, żeby niekoniecznie używać form rzeczownikowych, czyli żołnierz, żołnierka i bodajże w, na zainteresowaniach jest forma żołnierzę, to żołnierzę. Y, Okej, okay. jestem przekonany, że może w innym kontekście to by wyszło mm, w sposób akce akce akceptowalny, ale mnie w tym przekładzie to gdzieś tam nie grało, z realiami trochę nie, nie grało. Z, y, to, jest przecież, to są przecież realia, nie wiem, lat może dwudziestych, może pięćdziesiątych, gdzieś, gdzieś w tych granicach. Dlatego użyłem formy przymiotnikowej, to znaczy to jest, jak to się mówi, urzeczownikowiony przymiotnik, tak, zbrojny, ten zbrojny, ta zbrojna, to zbrojne. Zbrojni mm, jako, jako właśnie w synonim tego żołnierza, czy też rycerza, no bo oni tam faktycznie chodzą w zbrojach, więc... Poczułam po polonistę w tobie przez tak, ten tak. rzeczowniki, przymiotniki, to jest po prostu... tak, no, <laughs> Trochę tak, no niewątpliwie studia w tym pomagają. Nie są absolutnie jedynym warunkiem, bo jest mnóstwo znakomitych tłumaczy, którzy, którzy nie kończyli studiów filologicznych, ale, ale pomagają, tak. No na pewno, bo ja to. Przynajmniej wiem, czym jest przymiotnik, rzeczownik, czasownik. Jak już przychodzi imię słów, to już trochę ciężko jest mi nadążać. Pamiętam, że nigdy nie potrafiłam, nie rozróżniam ich, ale to, to jest mój problem. Bo ja zawsze z językiem polskim... Język polski to był jedyny przedmiot, z którego miałam czwórkę na świadectwie maturalnym. Jedyny. I to jeszcze pani mi powiedziała, że jest naciągane. Więc hmm. y było to dla mnie tr trudne. No, ten polski zawsze gdzieś mi... Tły. Ale jako czytelniczka polskich, y polskich tekstów, przekładów czy, 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 czy tekstów polskich oryginalnych... No. Bawię się, wyśmienicie, tak? Tak, Więc dokładnie, także to. Potrafię wszystko zrozumieć, tak prawda? Jak powiedziałem, nie, tak jest. Tak. Nie musi być to dla mnie, nie muszę znać całej konstrukcji budowy zdania, żeby, tak, żeby rozumieć o czym Tak, jest. Chyba jest z każdymi właściwie studiami, czy, czy, czy właściwie z każdym specjalistycznym podejściem do, te, do tematu, że człowiek, który chce się tym zajmować, załóżmy tylko literaturą, nagle odkrywa, że musi, że musi w czasie studiów poznać mnóstwo, Mnóstwo tematów, którego nie interesują, kwestie właśnie nauki o języku, gramatyki, onomastyki, i tak dalej, i tak dalej. No a potem się okazuje, że jednak warto, czasami może wiedzieć, że ten przymiotnik tutaj właśnie jest użyty w takiej formie, nie innej. I przejdziemy do trochę bardziej kontrowersyjnych tematów, czyli na przykład do nazwiska tłumacza na okładce. Czy powinno być, czy nie powinno być? Jaki to ma sens? Jak się z tym czujesz? Ja się czuję znakomicie z tym. Bardzo dobrze. E, natomiast może inaczej, no przyjmuję argumenty kolegów czy koleżanek, którzy twierdzą, że niekoniecznie wcale albo wcale nie, bo lubią być w cieniu, lubią być, nie lubią się, 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 się prezentować, wysuwać na plan pierwszy. Zresztą to nigdy chyba nie jest plan pierwszy, bo nazwisko tłumaczki albo tłumacza zwykle jest trochę mniejszymi literami, trochę bardziej schowane, zakamuflowane, rzadko się zdarza, że, że taką samą, takiej samej wielkości literami, czy, 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 czy fontem. Natomiast dlaczego powinno być, moim zdaniem, no, dlatego, że to, co czyta polski czytelnik, to nie jest oryginał mechanicznie przełożony, jeżeli w ogóle można mówić o czymś takim jak mechaniczny przekład, mechanicznie przełożony z języka obcego na polski. To jest tekst przefiltrowany przez wrażliwość tłumacza lub tłumaczki. To jest tekst, tekst w którym ten tłumacz i tłumaczka często, nie zawsze, ale często mieli okazję do stworzenia odpowiedników słów, które wcześniej w Polszczyźnie nie istniały. I bo chociażby słowotwórczo, przede wszystkim chyba słowotwórczo, jeżeli oczywiście w oryginale jest słowotwórstwo angielskie, to jest tekst, w którym ten tłumacz lub ta tłumaczka użyli w miejsce idiomów. Związków frazeologicznych, tego typu sformułowań w języku oryginału użyli odpowiadających ich, im, ale bardzo często różnych, odmiennych idiomów, związków i tak dalej w Polszczyźnie. Wybór tego, który będzie najbliższy, jest decyzją tłumacza lub tłumaczki. Potem owszem, redaktora lub redaktorki, którzy to czytają i mogą kręcić nosem, że. To tutaj zupełnie nie pasuje. Tutaj, no, nie pasuje z, z jakichś tam względów. Wtedy się odbywa zwykle dłuższa dyskusja między tłumaczem, tłumaczką, redaktorem, redaktorką. Ale, ale generalnie jest to yy, ostateczna decyzja, zawsze należy do, do tłumacza. Więc yy, to wszystko razem wzięte sprawia, że tłumacz lub tłumaczka, jako, jako autor lub autorka przekładu, jako autor lub autorka polskiego tekstu, polskiej wersji, jeżeli tak można powiedzieć. Tekstu oryginalnego zasługują na jakieś, może czasem skromniejsze miejsce na okładce. Chyba, że ktoś sobie nie życzy, absolutnie rozumiem. Mhm. Może, może sobie nie życzyć. Nie miałbym nic przeciwko temu, gdyby, gdyby standardem było jednak umieszczanie, bo jeszcze jest kwestia czytelnika lub czytelniczki, którzy. No nie, znowu muszę się cofnąć o krok. OK. To, że na okładce jest nazwisko tłumacza lub tłumaczki, to nie jest tylko Chwała, i sława, i patrzcie, wszyscy tu jestem na okładce. Tutaj paraduję, i, i, i poznajcie mnie, wiedzcie, kim jestem, i, 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 i się cieszcie. Ale to też jest odpowiedzialność, bo jeżeli ktoś coś zrobi źle, raz, drugi, trzeci, czasem bywa, że dawnictwu to nie przeszkadza. No, nie będę absolutnie rzucał nazwiskami ani nazwami, ale zdarza się w ten sposób. To też jest sygnał dla czytelnika lub czytelniczki, który, który, który lub która znają te wcześniejsze przekłady, żeby daną książkę ominąć, albo przynajmniej, nie wiem, przejrzeć jakoś bardziej szczegółowo w księgarni przed kupnem, żeby się zorientować, co tam właściwie jest w, tym, w, tej, w tej książce. I odwrotnie, oczywiście, że jeżeli ktoś to robi dobrze, to nazwisko na okładce może wpłynąć na decyzję o Kupnie, czy wypożyczeniu o zapoznaniu się z daną książką. Mhm. A zgadzasz się ze stwierdzeniem, że tłumacze zarabiają za mało? Niestety tak, niestety tak, stawki dla tłumaczy w porównaniu z inflacją, w porównaniu ze wzrostem, ze wzrostem cen rosną, rosną żałośnie, żałośnie wolno. Ktoś z koleżeństwa ze stowarzyszenia tłumaczy literatury sporządził taką tabelkę, która pokazuje siłę nabywczą tych stawek i to jest właściwie żal i żal i łzy. Także, no a to znaczy inaczej. Ja też z drugiej strony staram się zrozumieć wydawnictwa, prawda, które też jakoś na tym rynku sobie radzą, jakoś, jakoś przędą, natomiast no gdybym miał patrzeć tylko i wyłącznie na interes jednej strony, no to zdecydowanie te stawki rosną za wolno i może też to wynika z tego, że tłumacze nie zawsze potrafią negocjować z wydawnictwami. Czasami są na, na, na dużo słabszej pozycji, zwłaszcza początkujące osoby w tym zawodzie, które nie mają za sobą portfolio wydanych książek, wydanych tytułów. No i często muszą się zgadzać na przeróżne warunki w umowie, również finansowe, które są no, mocno niefajne. Mm -hmm. No, ja się z tym zgadzam, bo ja słyszałam. Jakie to są stawki, jak to jest? I, I faktycznie zgadzam się, że to są stanowczo za niskie stawki. Patrząc na to, ile pracy musicie w to włożyć, bo to, to są godziny przekładu, to jest czasami szukanie jednej rzeczy, żeby na pewno mieć pewność, że o to właśnie chodziło. Tak, zwłaszcza, zwłaszcza w książkach nonfikach, prawda? Tak. W książkach niebeletrystycznych. Bardzo, bardzo często się zdarza, że, 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 że ktoś, kto tłumaczy nonfika, musi sprawdzać po autorze lub autorce. bo Coś, jedna rzecz się wyda nieprawdopodobna, nieprawdziwa. Przecież to chyba jednak tak nie było. Sprawdzamy. Faktycznie nie było tak, jak pisze ten autor, ta autorka. Jeżeli to jest taki tam niezgaszony silnik, to to jest pół, pół biedy. Ale na przykład zdarza się, że na tym, na tym fakcie, czy, czy przeinaczonym właściwie fakcie, na tej nieprawdzie, autor lub autorka buduje dalszy wywód. I co wtedy? No wtedy trzeba to, to już najlepiej jest uzgodnić, jeżeli, jeżeli ta osoba. Żyje, jeżeli jest z kim uzgadniać, a jak nie ma z kim, no to to już trzeba z wydawnictwem kombinować, z redakcją. E, najlepiej, najlepiej jest, jeżeli, jeżeli ktoś tłumaczy, tłumaczy taką książkę, na której dziedzinie sam się lub sama się nie zna szczegółowo, dość dobrze, żeby to tłumaczyć samodzielnie, żeby taka osoba miała konsultanta, mhm. żeby miała inną osobę, która jej powie: Nie, 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 nie. W bankowości to się robi tak i siak, przy emisji obliga obligacji to się nazywa tak, a tamto się nazywa tak, a to, co tu jest, to znaczy, że yy, z tymi obligacjami czy z tym klientem bank robi to i to, i dzieje się to w takiej kolejności, i tak dalej, i tak dalej. I wtedy, można, yy, wtedy można, 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 jakby się, mo można to tłumaczyć dużo lepiej. No. Żeby tłumaczyć, przede wszystkim trzeba zrozumieć oryginał. Jeżeli tłumacz lub tłumaczka nie rozumieją, co się stało w oryginale, no to mają, sz nie, mają nikłe szanse dobrze to przełożyć. Ja pamiętam, jak raz się mnie zapytałeś, e, czy linia podziału tabletki ma jakąś nazwę, i pamiętam, że mi się wtedy tak miło zrobiło. Dziękuję, tak, to dokładnie. Jest, to jest taka w sumie mała rzecz, nikt na to nie patrzy, a ty i tak się zastanawiałeś, czy może to ma jakąś taką specjalistyczną Oczywiście. nazwę. Oczywiście, że tak. To jest. E, weźmy, weźmy na przykład taki Dewabad, bo to jest, to jest przykład, który lubię, e, lubię przytaczać. Trylogię dewabadów w drugim i w trzecim tomie konsultowała. E, Pani Agnieszka Fraśkuczkiewicz, pozdrawiam, jeżeli ogląda, z Uniwersytetu, Uniwersytetu Jagiellońskiego i to jest bardzo cenna, taka bardzo cenna konsultacja. Dlaczego? Bo w Dewabadzie się pojawiają nie tylko nazwy własne, ale też przeróżne szczegóły dotyczące, na przykład kuchni orientalnej, na przykład przeróżnych szczegółów dotyczących życia codziennego, czy daną używkę. Bodajże chodziło o liście kat, jeżeli dobrze pamiętam, czy to się żuje, czy to się pali również, a jeżeli tak, to w jakiej formie, czy w fajce, czy, czy nie w fajce, i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko takie szczególiki, o których ja nie mam zielonego pojęcia. Mogę szukać gdzieś w internecie, przeszukiwać wik Wikipedię, przeszukiwać jakieś blogi może, jakieś. Ale, ale na przykład zdarza się tak, że dane, dane treści są tylko po angielsku. Ja Dalej nie wiem, ok, w porządku. No dobra, więc wiem, że się pali, ale jak, jak coś tam inaczej się nazywa, jak się, jak się je albo przyrządza dania kuchni egipskiej na przykład, tu już może być kłopot. Co się z tym robi i, i czy się miażdży, czy się uciera, czy się sieka i tak dalej. To ja nie twierdzę, że, że, że to jest tylko kuchnia, broń Boże. Absolutnie nie tak. To jest mnóstwo rzeczy. To jest mnóstwo drobnych szczegółów dotyczących. Yy, Realiów geograficznych, życia codziennego, nazewnictwa, historii. Wszystko razem. Tu najlepsze, najlepiej, właśnie, jeżeli jest osoba, która jest w stanie ogarnąć takie szczegóły, a jeżeli nie jest, to wie, kogo jeszcze dalej zapytać. Mhm. Tłumacz musi uważać i, i, i takie, że takimi rzeczami też się, też się też wyczuć, jeżeli, jeżeli sam nie wie lub sama nie wie, co tam powinno być. To wiedzieć, kogo zapytać o tabletkę czasami. <gry> A powiedz mi, bo bardzo często zdarza się tak, że jest jakaś książka, i, jest, i nagle wchodzi, wskakuje tam wiersz. I bardzo często jest tak, że ten wiersz jest tłumaczony przez inną osobę. Nawet jeżeli to jest pierwszy przykład, jeżeli to jest wiersz napisany przez autora, czy to wynika z tego, że wiersze się tłumaczy trochę inaczej, czy może tłumacze mają problem z tymi wierszami? Masz takie doświadczenia w ogóle? Tak, tak, absolutnie. I w książkach Wiktorii Szłop, <noise> i w, bodajże y, w, 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 u Saby Tahir też był jakiś wiersz. Dobrze, nie pamiętam, nie będę zmyślał. Y, ale, ale, ale tak, tak, tak. To znaczy doświadczenia w sensie tłumaczenia wierszy lub rymowanek, bo różne jakości są to wiersze. Owszem, mam. Staram się to robić sam. Jeszcze mi się chyba nie zdarzyło, żebym, żebym kogoś poprosił o o tłumaczenia, ale to nie jest żaden dowód nie wiem, biegłości czy czegoś innego. Są wspaniali tłumacze prozatorscy, którzy, którzy nie są w stanie no, ugryźć tej poezji. Jeżeli dobrze pamiętam jedna, jedna z pierwszych takich lektur, które pamiętam pierwsze polskie wydanie Hobbita tłumaczenie było Marii Skibniewskiej, ale wiersze tłumaczył Włodzimierz Lewik. I to mnie już wtedy w tak zwanej cielęcej młodości uderzyło, że że, że, że okej, okay. tu ktoś inny, tu ktoś inny, coś tu musiało być na rzeczy, że, że, że te wiersze tłumaczył ktoś inny. Dlatego, dlatego absolutnie tak. Uważam, że, że, że jeżeli ktoś się nie czuje, jeżeli ktoś miałby, miałby wypuścić jakiś ten wiersz, no, niefajny, może nie taki, jak, jak nie, nie potrafiłby wydobyć z niego maksimum smaku, tak to nazwijmy, to, to bardzo dobrze, jeżeli zwróci się do kogoś innego z prośbą o pomoc. A jak się czujesz z y, grami słownymi, z tłumaczeniami? Znakomicie. Dobrze, Znakomicie. lubisz je? tak. No, wychodzę, wy, wychodzę tutaj na, na grubego samochwała, ale, ale nie no, weźcie pod uwagę, że, 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 że właśnie absolutnie podkreślam rolę osoby, która będzie konsultowała i mówiłem o swoich błędach też. Gry słowne y, są wspaniałą rzeczą. Y, znajdowanie takich. Znajdowanie takich odpowiedników to jest, to jest doskonała zabawa, doskonałe ćwiczenie dla mózgu. Jeżeli już ktoś nie potrafi, rzeczywiście może inaczej, jeżeli się zatnie, bo może, może na przykład potrafić, ale, ale w, danym, w danym momencie albo dane, dane sformułowanie mu nie podchodzi, no to na szczęście mamy też takie forum tłumaczy literatury na Facebooku i tam można się poradzić kolegów, koleżanek. Zwykle rezultaty są naprawdę, naprawdę fajne, bo, bo tego, tego, co jedna osoba nie ugryzie, to, to taki hive mind, prawda? Taki, taki cały, cały rój, rój, rój umysłów. Jest, jest mocno prawdopodobne, że, że, że wyjdzie z tego coś fajnego. Ja to właśnie zawsze bardzo doceniam, bo pamiętam, że kiedyś prywatnie rozmawiałam z Kają Makowską, również tłumaczką. Z języka angielskiego, która tłumaczy tajemne bractwo pana Benedykta. Ona również robi przekład ponowny, bo już ta książka kiedyś była wydana w języku polskim. I właśnie Kaja zwróciła mi uwagę na to, ile tam jest gier słownych, ile ona musiała godzin. Ona powiedziała, że dla niej to już momentami było po prostu takie zabotowanie samej siebie, tak. że ona chciała jak najlepiej to zrobić. I faktycznie ja to teraz doceniam, bo to są czasami, to, jest, to czasami jest jedno zdanie. Mhm. A ile nad tym trzeba było siedzieć, to już tak. inna sprawa. Zagadki rozwinięcia skrótów przeróżnych, tak, żeby to miało sens po polsku. Po czym się na przykład okazuje, że dany skrót jest rozwijany przez trzy różne osoby na trzy różne sposoby. Każdy z nich jest błędny z jakiegoś powodu, po czym odbywa się dłuższa dyskusja na temat tych znaczeń tych skrótów. Więc teraz trzeba ten skrót po polsku taki wymyślić, żeby po pierwsze dało się go rozwinąć na te trzy różne sposoby, a po drugie, żeby można było o tych, o tych rozwinięciach właśnie podyskutować. I żeby to jeszcze najlepiej było jak najbliżej oryginału, chociaż to już jest yy, trudno. Także absolutnie yy, to, co zrobiła Kaja, yy, zrobiła i robi, chyba. Robi. Robi, tak, bo, bo jeszcze, jeszcze tłumaczy ciąg dalszy. Albo właśnie przetłumaczyło, to jest absolutne mistrzostwo. Nie mam, nie mam uwag. I, I uważam, że to jest to jest właśnie przykład tego, co, no, co tłumaczowi, co takich wysokich płotków na, ty, na tej bieżni, którą tłumacz ma do pokonania. O, tak bym to mówił. Jeżeli, jeżeli się je pokona w takim stylu, jak, jak to zrobiła kaja z Benedyktem, to, to, to tylko dobrze. No, i już moje ostatnie pytanie. Czy jest jakaś książka, którą, właściwie nie ostatnie, jeszcze jedno będę miała, okay. ale czy jest jakaś książka, którą chciałbyś przetłumaczyć? Może być już jej przekład, ale chciałbyś spróbować swoich sił w nim? To jest trudne pytanie. To znaczy, oczywiście w książki książki, w których, których przekładem mi wyszły, i w których się, się czuję mocny, tak bym to określił, czyli właśnie na przykład książki Wiccoli Szłob. Chęt, których dalsze ciągi chętnie będę tłumaczył, e, lub nowe książki tej samej osoby autorskiej. Tak, to są na pewno książki, które be, chciałbym przetłumaczyć, i, i wiem, że przynajmniej te, które trafią do wydawnictwa, z którym, z którym współpracuję, zapewne będę tłumaczył. Natomiast taka zupełnie oderwana od wszystkiego, co robiłem, książka, jest taka książka, o której ja czasami wspominam przy takich okazjach, e, tylko że to jest książka, którą czytam sobie w oryginale. Po, trochę po stopniu napięcie dobrze. Mm -hmm. e, książka, którą czytam sobie w oryginale, i e, to trochę tak jest po, po latach pracy w charakterze tłumacza, że, że, że człowiek automatycznie zaczyna wyobrażać sobie, jak by to przełożył, jak, co by zrobił z tym, z tą grą słów, z tamtą grą słów, jakby to przełożył. Czasami się łapie za głowę, mówię rany woskie, nie tego się, to jest nieprzekładalne. Te, tu, tu bym nic nie zrobił, bo, bo on po prostu się nie da. Nie ma, nie ma tego słowa, słowo jest wzięte na przykład z jakiejś innej fantastycznej powieści. Nie istnieje po polsku, trzeba by je wymyślić od zera. I jeszcze w ciągu pięciu akapitów zbudować na nim trzy gry słowne. Tak, żeby się to od kupy trzymało w dodatku z treścią, bo to prowadzi do pewnych wydarzeń. Ta książka to jest Number of the Beast, Liczba Bestii Roberta Heinleina, która zbiera zresztą no, bardzo, bardzo różne recenzje. Zbierała zresztą zaraz po wydaniu część bardzo nieprzychylnych. No nie wiem, ja, ja ją czytam ze względu właśnie na to, co się tam dzieje z językiem, ale też i trochę z fabułą. Nie ze wszystkimi elementami w równym stopniu. To jest takie science fiction, które chętnie bym przełożył. Tylko, że tam jest jeszcze jeden problem to znaczy intertekstualność. Ta powieść nawiązuje do innych powieści, czy też cykli, całych uniwersów z fantastycznych, znanych w Stanach, a niekoniecznie w Polsce, tłumaczonych na, na, na język polski. Więc od razu wychodzi na to, że, że muszę Muszę odnosić się do czegoś, czego polski czytelnik nie zna, więc musiałbym od razu zbudować przynajmniej po części te części tego uniwersum, które biorą, biorą udział w tej fabule na potrzeby polskiego czytelnika. No i to jest dodatkowy, dodatkowy problem. A potem jest jeszcze jeden problem, a mianowicie taki, że Heinlein po 20 latach stworzył drugą wersję tej powieści, w której od strony nie skleję teraz bodajże 160 czy 180 któreś. Fabuła do tej, do tej strony, do, tego, do pewnego momentu fabuła jest dokładnie ta sama. To jest ta sama powieść. Od tego w tym momencie bohaterowie podejmują zupełnie inną decyzję i ta powieść się rozgałęzia. To fajne. Tak, ale no. i Idzie w zupełnie innym kierunku częściowo trafiają w te same miejsca, w, których, w, której, w które trafiali w tej poprzedniej wersji, ale dzieje się tam już coś zupełnie innego z powodów nawarstwiania się tego domina tych klocków, które się, się walą i, 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 i właściwie to nie wiem, jakby to no, przetłumaczyć tylko tę starszą wersję, czy może od razu się rzucić. Od i... razu? Nie, nie, dobrze, to <laughs> zostawmy to, bo to są takie gdybania, takie, takie what if i Um, niekoniecznie niekoniecznie, z, niekoniecznie kiedykolwiek, cokolwiek z tego wyjdzie poza tym. Poza tym, Heinleina tłumaczył w Polsce wspaniale, znakomicie, oddając absolutnie styl i, 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 i melodię i, i vibe tej, tych powieści. Michał Jakuszewski, olbrzymi szacunek dla Michała, jak zwykle przy takiej okazji, bo cały czas bardzo, bardzo sobie cenię te przekłady. i jeżeli, jeżeli ktoś miałby tłumaczyć Heinleina, to przede wszystkim Michał. Okej. Okay. I ostatnie pytanie, już serio, ostatnie, trzy książki, które każdy powinien przeczytać. O. Trudne, wiem. Trudne, nie. Mówimy o literaturze pięknej, tak ograniczmy się chociaż, może, chociaż może tutaj. I mówimy o literaturze światowej. No pewnie nie będę zbyt, zbyt oryginalny. Na pewno mistrz Małgorzata Bulhakowa. Na Pewno któraś z powieści Lema, nie wiem, niekoniecznie z tych najbardziej rozrywkowych, ale, ale mogło, mogłoby to być Solaris, mogło to by, mogłoby to być, pomyślmy, Głos Pana może. Nie, nie chociaż Głos Pana jest, jest niekoniecznie, no ale okej, okay, Solaris niech będzie. Trzecia... Na trzecią musiałbym się zastanowić, nie wytrząsnę z rękami. <grym> okay. Także niech, niech, niech na razie będą dwie, a trzecią zostawmy sobie na następną rozmowę. Dobrze. Bardzo, dobrze. Bardzo Ci dziękuję, że zjawiłeś się tutaj, że chciałeś ze mną porozmawiać. Bardzo ci, również, bardzo, bardzo ci również dziękuję za przekłady, bo robisz to fantastycznie. Cała przyjemność po mojej stronie. Ja dziękuję za zaproszenie i, i obiecuję, że będę tak dalej robił, jeżeli chodzi o przekłady. Bardzo się z tego powodu cieszę. Standardowo, jeśli się Maciej zgodzi, to będę miała dla Was dwie książki z jego podpisem. Co trzeba będzie zrobić? W opisie, jak zawsze. E, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. Dziękuję Wam, że słuchaliście.